Dzień dobry, ja jestem Nerwarien, a przed wami kolejna analiza. Tym razem jesteśmy troszkę wyżej, bo jesteśmy na iście, na diamentach. Diamentach takich niskich, tam widzimy są dwie platynki. Platyna dwójka w jednej drużynie, platyna dwójka w drugiej. Tak wygląda poziom. A zanim zaczniemy, jeden komunikat. 18 czerwiec, jestem w Warszawie. Często daję wam znać, kiedy, gdzie można mnie spotkać, często ludzie o to pytają. I także daję znać Orange Video Festival Warszawa, jak coś, link na temat tego wydarzenia będzie w podpisie tego filmu. Także ktoś jest zainteresowany, zapraszam, ewentualnie na fanpage'u też tam jest informacja, także jak ktoś jest z Warszawy, zapraszam. A tak, no to oczywiście przypominam o kciuku, przypominam o subskrypcji i lecimy. Jeden z widzów mi podrzucił pomysł, żeby pokazywać masterki i maestrię czempionów, bo nie widzicie tego, prawda? Ja od razu odpalam grę tutaj i nic z tego nie widać. Także na początku sobie dodamy to, myślę, jako właśnie jako początek analizy, że zobaczymy masterki, zobaczymy maestrię itp. itd. Dlaczego mówię o tym, że maestrię, żeby zobaczyć? Żeby wiedzieć, czego się spodziewać, jak gdyby. I też zawsze to, co polecam ludziom, żeby grać rankedy po prostu postaciami, którymi ogarniają. I tutaj, jak już widzimy, na samym dole drużyna, która jest po prawej, widać, że ma postacie ogarnięte. Ten czwarty level nami, reszta piąty lub wyżej. Przeciwnicy z X nie za bardzo, ale dobra. Maestri to tam mniejsze piwo. Ważniejsze, że są masterki. AD carry mają ferwory, okej, okay, spoko. Zix pod barierę jest jak najbardziej w porządku. Dziwi mnie to, że Oriana ma Ignite'a. Tutaj jest Oriana Ignite, gdy gra na Zixa. Zix jest defensywną postacią, Oriana raczej też. Także trochę mnie dziwi ten Ignite. Raczej bariera albo jakiś teleport. Może, nie wiem, ewentualnie heal, może coś takiego. Także to bym raczej wolał, jeśli chodzi przynajmniej o summoner spell na razie. Tak, to mają pioruny. Spoko, pioruny są na midzie, ok. Azir na topie versus Teemo. Ok, Azir teleport i ma piorunki. No to jest spoko, jak najbardziej. Tylko, że Azir na topie, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Teemo na topie. Dobra, to już wiem, którą drużynę będę chciał spektować. No na pewno nie tam, gdzie jest Teemo. Ale Teemo pod Deathfire Toucha. Tutaj pamiętam, że kiedyś to testowałem. Tak jest, zdarzyło mi się grać z tego Teemora. Jego E nie działa z Deathfire'em. Nie wydaje mi się, żeby Deathfire był dobrą masterką na Teemo. Znaczy, on będzie działał z jego Q i będzie działał z jego grzybami. Przynajmniej tak było jakiś czas temu, jak to testowałem. Wydaje mi się, że pioruny są lepsze na Teemo, albo ewentualnie Storm Raider może? Nie, chyba nawet nie. No, wydaje mi się, że pioruny są lepsze na Teemo, no, ale zobaczymy. Junglerzy oczywiście pod tego, pod HP, bez udziwnień, Nami, pod Heala, Blitzcrank, pod tankowatość. No spoko, jak najbardziej wszystko w porządeczku. Co do takich dziwnych rzeczy, Teemo właśnie z Deathfire'em i ewentualna Oriana z Ignite'em. To jest tylko do wymiany, że tak powiem. Ale zobaczymy, może będzie działać. Lecimy z grą. Gra cały czas trwa, także miejmy nadzieję, że będzie gra dobra. Tak jak mówiłem, nie chcę oglądać Teemo. Nie, proszę mi włączyć czerwoną. Ja dziękuję, nie. Teemo nie będę oglądał. To jest zastrzeżenie moje. Jeśli jest analiza, w której drużynie jest Teemo, nie oglądam tej drużyny. Muszę sobie, wiecie, po prostu wpisać do regulaminu. Not gonna happen. Ustawmy sobie tutaj postacie. Azir na topie, to jest trochę dziwne, no bo Azir jest raczej midlane'ową postacią. Ale no widzieliśmy, że gościu ma 7 level tego Azira, więc najwyraźniej może być One Trick Pony czy coś w tym stylu. One Trick Pony, czyli gra tylko i tam łącznie tą postacią. Ładny flash, wow. Tutaj od razu... O, ale plus tego jest taki, że mogę pauzować. Invade miał miejsce? Dlatego, że Oriana trzyma turret, nie wiadomo z jakiego powodu. Ta Oriana powinna być albo wysunięta tu, albo gdzieś tutaj. Zawsze jak widzicie Blitzcranka, Thresha, albo coś jeszcze, co może inwade'ować. Olafem na przykład często się inwade'uje. Ogólnie trzeba wiedzieć, które postacie mogą inwade'ować, prawda? Trzeba sobie o tym pamiętać. No i Blitzcrank jest od razu... Jeśli widzicie Blitzcranka w Champions Selekcie już nawet, to macie, to jest sygnał, że będzie invade. Na jakieś pewnie 75% Blitzcrank będzie invade'ował, także trzeba się po prostu rozstawić defensywnie tutaj, tutaj i tutaj. Muszą być ludzie rozstawieni. Oj. No Blitzcrankiem często się wyciągnie, no dobra, flash, Blitzcranka za flash, Kha'Zix'a.
To tak jest dobry trade dla Skranka, mam wrażenie. Co do matchupów, bo zawsze oceniamy teraz matchupy. Na topie Azir na Teemo. No, trzymam kciuki za Azira, no i też Azir ma siódmy level, także raczej czuję jego. Ale tak stricte, jeśli chodzi o tylko postacie, no to jest raczej skill matchup. Zależy, ile Azir będzie od ataku zbierał od Teemo i jak Teemo będzie wokół żołnierzy grał, że tak powiem. Dalej, dżungla, Gragas versus Kha'Zix. Gragas bardziej gankująca postać, także to zależy, ile Gragas będzie gankował. Jeśli będzie dużo gankował dla swoich lanerów, to będzie lepsze. Wiadomo, Kha'Zix jest lepszą postacią, jeśli chodzi o asasinowanie, także jeśli Kha'Zix nie wkopie early game'u, to powinien gdzieś tak o 20 minucie być lepszy od Gragasa. Przy tej teorii, chyba że Kha'Zix załapie jakieś tam zabójstwa. Na midzie to jest farm lane, wątpię, żeby tutaj się zabijał, były jakieś kille. Są dwie postacie kontrolne, raczej nie powinien się zabijać, aczkolwiek Orianna ma tego Ignite'a, więc Emor coś się stanie, zobaczymy. Co do botlane'u, Asha ostatnio się zrobiła popularna. Ludzie nią grają na turniejach już nawet. Wraca do mety. Pod Hurricane'a tam ją grają i coś tam dalej, oj, no i Orianna. Tutaj flash, auto-attack, shield. A jednak Ignite, powa, jeszcze maestrię zagrał. Ale czekajcie. Aha, on zagrał takie W, takie dziwaczne troszkę. No, bariera była okej. Okay. O, tylko co tutaj błędem było Ziggsa? Błędem było to, że jak on wszedł do tego krzaka za nią, to on tutaj... Czekajcie, musimy sobie włączyć niebieskich i patrzcie teraz na to. Patrzcie. I tutaj Orianna wchodzi, on dostaje auto-attack za free i była jeden auto-attack do przodu, który tak naprawdę... No może gdyby trafił to Q. Jeśli by dał tutaj Warda od razu, to miałby jeden więcej auto-attack, jeśli by trafił Q, to by wygrał ten duel. Także to jest to, co już powtarzałem wiele razy. Jak ktoś wam wchodzi do krzaka, od razu idzie tam Ward. Od razu. To po prostu musi być już... wyrobione bez żadnego zastanowienia. Ktoś wchodzi do krzaka, od razu za nim Ward. I tyle, tak ma to działać. Ale no ładnie zagrała Orianna. Fajnie zagrała z krzakami. Skryła się i dobre. Coś tu się odpaliło, jakiś Ignite. O, ładny grabek. Gdzie flash i heal. O, nieźle, nieźle. Co do tego, co do bota, bo nie powiedziałem. Linie z Blitzcrankiem zawsze wyglądają tak samo. Jeśli Blitzcrank dobrze grabuje, to powinni wygrać. Jeśli nie będzie grabował, no to przegra po prostu. No z Blitzcrankiem zawsze tak jest. Jeśli Blitzcrank tylko robi dobrą presję, no to Blitzcrank jest dobrą postacią na linii. No i właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Tutaj fajnie kombinowała ta Caitlyn. Zawsze jak dostaje, jak wasz support zagra jakiś CC, czyli właśnie zgrabuje albo coś w tym stylu, albo da stuna jak Taric, to możecie zagrać trapa. I tutaj Caitlyn bardzo rozsądnie chciał od razu po grabie dać trapa pod nogi gościowi. To jest bardzo, bardzo fajna opcja. No i tak jak mówię, jeśli Blitzcrank będzie tak grabował, to powinna być ich linia, no bo Asha nie ma żadnej ucieczki, jak na przykład tam Lucian czy Ezreal, prawda? Więc to jest ten problem. No i na mnie tak samo, tak naprawdę, też nie ma ucieczki. Tyle co ma heal i może obijać, tak to działa. Dobra, Kha'Zix, farmerka, sprawdzę dżunglę przeciwnika. Ja trochę na kozaków chodzi, no ale okej. Okay. No, na dużym kozaku tak naprawdę. Ale widzi, że wszyscy są na swoich liniach. Także czemu by w sumie nie? Czemu by nie? Trochę Ziggs, o, zagrał swoje W i to może być bardzo duży błąd, ale nie wskoczy. Z Ziggsem używanie W to jest ostateczność. Bo to jest jedyna wasza umiejętność, która was ratuje, gdy nie macie flesza, a macie cooldown 26 sekund, to jest bardzo dużo. Także używanie W, żeby zadać ile tutaj obrażeń? 80 obrażeń, no jest bez sensu. Jest bez sensu, więc albo kogoś niemalże zabijacie z tego W, albo po prostu tego nie używacie. O, to i to było dobre. Właśnie o to chodzi. W takiej sytuacji używacie W, że możecie gościa podbić pod turę, coś w tym stylu i świetne zagranie. O to właśnie chodzi. Super. Dobre. No bo to poprzednie W było, no nie wiadomo po co. Nie chciał obić, no nie używamy W do obijania, no bo przez następne 20 sekund, to 20 parę. Gość nas może zabić. A no tutaj co można powiedzieć? No zabił Orianę, fajnie, chciał spuszować, ale wiedział, a czy wiedział, no niedawno był Kha'Zix, prawda? Więc
trzeba założyć, że ten Kha'Zix może być tutaj w niedalej, no w okolicy, więc nie powinien puszować. Trochę greedy. No cóż, przepłacił. Tylko, że właśnie oddawanie zabójstw Kha'Zixowi jest kłopotliwe. O, i tutaj to jest to, co mówiłem. Był grab, później był ten. Później była popeczka. Fajnie użyte E do przodu. Nice, nice. Nadają radę jak na razie na bocie. Ciekawym jak tam ten top. 45-43. No dają radę. Szósty level Azji. Ja nie wiem, czy on nie będzie chciał jakoś alinować. Teleporty 2. Okej. Okay. Tak na razie się farmią. Trochę się mi dziwi, że żaden z dżunglerów nie przyszedł na tego, na topa. Zero jakiś prób było. Ciekawe. O, chwila, momencik. Chwila, ja chcę zobaczyć, czy ma jakieś wardy jakkolwiek Ziggs? No nie, nie ma nic. A nie, jest tutaj, ale to jest od kogo? To jest od Biskranka. Kurczę, no, gdzie jest wizja? Halo? Diamenty! Naprawdę na diamentach nie wardują? Kurde, źle. Tutaj fajnie zagrał Kha'Zix. Aha, i znowu miał W na cooldownie ten Ziggs. No nie, no, no tak być, kurde, proszę pana, nie może. Znowu sobie gdzieś tam W użył. Po prostu Ziggsem, jeśli nie masz W, grasz totalną defensywę. Nie można grać agresji, gdy nie masz ucieczki. No nie miał flesza. Nie można po prostu takiego robić. Także tutaj jest Ziggs spory problem. Wzięli Infernala. No to bardzo fajnie dla niebieskich. Ale przeskakujemy do czerwonych. Pamiętajmy, w niebieskich jest Teemo. O Jezu, siódmy level Azir coś takiego zrobił. Ale to ulti było słabe. Oszukujmy się, słabe. Słabizna. No, spodziewałem się czegoś więcej po tym Azirze, nie będę oszukiwał. Ale okej. Okay. Kha'Zix cały czas farmi, chociaż ma dwa kile niby, no z tego mida. O, i tym razem ma W i powinien się z tego wydostać. No i właśnie o to chodzi. Masz W, możesz uciec od takiego Kha'Zixa od razu, bez problemu. O to właśnie chodzi. Teemo pod maskę od razu. Okej, ma to sens. U Oriana pod Chalice'a. Też nie, na Orianę może to jakiś ma sens. Ale okej, Blitzcrank wjeżdża. O, jedynka. Chociaż. Oj, Nami sfleszowała źle. Trzeba było zasłonić. O, pytajniki. No musiała Nami zasłonić ten strzał od Caitlyn, no ale nie wiem, czy Blitzcrank i tak by nie zabił. Nawet bez tego. Chociaż nie, bo wszystko zużył. No nie, no błąd. Bunt nami, zły flash, dobra. O, i tutaj w końcu Gragas przyszedł na topa. Czekajcie. Gdzie są wardy? Tu jest ward od Kha'Zixa. Znowu, Azir nie ma nad wardów. Kurczę. Ja wam tutaj pokazuję diamenty. Myślę sobie, no kurde, już będzie, coś będzie lepiej. Ale. No na razie jestem zniesmaczony. Patrzcie, no. Tu wizja na bocie jest fajnie zbudowana, to trzeba przyznać. Jest okej, okay. Bot fajnie sobie tutaj się ogrodził. No nie ma opcji jak zgankować ewentualnie od lane'a. Orianna 0 wardów. Żadnego pinka nie kupi, nic, nigdzie nie postawione. Tutaj mieli jakąś wizję. Tutaj powinien się przydać jakiś ping, albo tu coś powinno być, no ale nic nie ma. Azir też cały czas bez wardów. No dziwne. Myślałem, że troszkę lepiej to będzie wyglądało. Oj, no i Ziggs agresywne W. I tutaj Orianna gra ulti. Albo i nie. Aha, nie ma ulti. A dał radę. Się okazało, że Gragas. Chwila, ten Gragas był od Wraithów? Tak, od Wraithów. Dlatego zagrał agresywnie Ziggs. Okej, okay, dobra, rozumiem. Rozumiem, zwracam honor. Też ulti niepotrzebne. Na Ziggs sam co zrobi tutaj naprawdę. Ale zagrał agresywnie, myślę, że dlatego właśnie powiedział, że Gragas jest blisko. Oj, tutaj się coś stąd zapowiada. Kurde, niebiescy cisną strasznie. Chyba wybrałem złą drużynę do spektowania, ale widzieliście na papierze, kurde. Flash. Na papierze solidni wyglądali. Czerwoni, prawda? No nie oszukujmy się, kurde. Levele lepsze. No ale no proszę. Tutaj jest ward, więc Caitlyn już wie. Zresztą ten jest bez flasha, bez ulti, nie może nic zrobić. I zdecydowana przewaga jest na tym bocie. 5-0 Caitlyn. Shit, ogromne. Ale Blitzcrank fajne graby robi. Ale Blitzcrank pod krople, no to jest zastanawiające, ale zobaczymy. Jak to będzie działać, no ale no nie, no nie, no bez sensu. Znaczy ja wiem, że na Blitzcranka jest to polecane, ale.
No nie ma sensu. No nie ma. Warrior, tu jest ten. O, Nashotooth. Buildy są ok, Morello. Tutaj ten Chalice mnie trochę zadziwia na Orianie. No zobaczymy, jak to będzie działało. Bo Chalice teraz. Czy nie Chalice, tylko Atin działa na zasadzie bardziej supportowej. Czy daje fajny mana regen, ale daje mało AP. I bardziej jest dla jakiejś tam Sony, czy dla jakiejś Nami, właśnie prędzej. I dla Orianki. No i stun. Ulti musiałaby zagrać ta Oriana. Żadnego ulti nie grała. No cóż. Ale tutaj właśnie jest kwestia tego Ignite'a na Orianie. Nie wiem, kurczę. No, znaczy, dobra, opłaciło się jej to na First Bloodzie, prawda? No bo grała. Ale no później już nie bardzo. Ouu. Ziggy. Dobra próba. Dobra próba. No dlatego właśnie Orianka powinna defensywny mieć Summoner Spell. Ale jak mówię, no. Dobra, First Blooda wbiła, no ale co z tego, jak po tym First Bloodzie zrobiła 3 deski? Okej, okay, ten Arrow, taki totalnie defensywny. Ziggs weźmie turret. Tutaj może sobie W wrzucić, prawda? Dokładnie tak. Po ostatnich zmianach takie rzeczy można robić. No niebieski to jest spora przewaga. Daj Oriana. Jakieś ulti? Nie, nie może zagrać ulti. Blitzcranka wezmą. I tyle. 30 sekund do smoka. Tutaj Blitzcrank niepotrzebnie pali chyba już tego Ignite'a. No chyba nie mogę zabić tej Jaszki, nie oszukujmy się. Ziggsa nie widać. No tutaj powinni od razu na smoka się udać czerwoni. Znaczy no, tutaj push. Tutaj tego wave'a jeszcze spuszować. Aszka i od razu na smoka powinni się zbierać. Orian no to samo, bierze ten wave, idzie na smoka. I czy tak zrobią? No niekoniecznie, chcą gankować mida, to się nie uda. A tutaj jakiś ping jest postawiony. W końcu coś. No i mogli tutaj sobie wziąć smoka. Ale woleli gankować. No, niekoniecznie. O, nawet miniona nie wzięła Oriana. No, martwa, martwa. Flesza nie ma. Ale słabo ulti. No nie piekło to, nie piekło. Się zastanawiam nad tymi dżunglerami, bo jest 8 i 10. No Kazix ma przewagę, ale mam wrażenie, że Graga zrobi większą prezencję jak na razie w grze. O, to było dobre ulti. Ale czy wystarczy obrażeń? No Kazix wskakuje. O. Okej. Okay. Mają. No, Azir teraz fajnie zagrał. W końcu. 4 przewagi. No to jest całkiem sporo. Tam ci biorą Draken numer 2. No, dziwi mnie tutaj to po zabiciu Blitzcranka, że nie poszli na tego smoka. To było dziwne. No, czy, no Mountain Drake. No jest przyjemny, bo bierze się, bierze szybciej. Kolejne smoki, czy tam Rift Heraldy itp. Mountain jest spoko. No rozumiem, jakby był Cloud Drake, który będzie następny, to niego nie, no nie warto, lepiej tam coś gankować. Ale Mountain jest okej. Okay. Maska od razu na Teemo. No ale Azir. No na shortów już jest. Wow, okej. Okay. No Azir jest straszny. Moment, co zrobiła Orianna? Tu jakiś grabik będzie? Ma flesza. Tutaj Q powinna zagrać i ulti? O, Ziggs Flash, okej. Okay. No nie mogła nie zagrać. Nie mogła ograć, albo ewentualnie Asha mogłaby ulti zagrać tak naprawdę. Tego Blitza powinien zabić, ulti powinna zagrać. Kazix skakuje, go zabijają. Ale nie. Trochę Asha się boi chyba ultować. Ragragas zabił Azira. Co tu się stało? Ale patrzcie, Azir... Kurczę, chciałbym teraz to prześwietlić wszystko, ale mam wrażenie, że ten gościu ani razu nie zwartował. O. Oh. Okej. Okay. Azir się zagapił, pewnie patrzył na mida, bo był w sklepie. No cóż. Okej. Okay. Infinity Edge od razu. Tej Hurricane, okej. Okay. Jak ten, jak jest aktualnie... Znaczy, teraz sporo postaci gra pod tego Hurricane'a. I właśnie moim zdaniem lepiej jest Hurricane'a pierwszego robić. Znaczy, wcześniej gdzieś tam sobie BF'a czy Pikaxa kupić. Żeby mieć trochę AD, ale kończyć Hurricane'a pierwszego. Także tutaj nie tak jak Ashe, tylko jak Caitlyn właśnie mi sugerował. Jeśli chodzi o AD Carry. Jak wiecie, ja ekspertem AD Carry nie jestem, ale jakąś tam teorię mniej więcej ogarniam. Ale praktykę to niekoniecznie. O, jakieś ulti, spoko. Pick autos, dobra, Ignite go dopali. O, za dużo akcji. Dużo akcji, dobra, czekajcie, skupmy się jeszcze raz na tym. Ten Teemo tak na kozaku w sumie wjechał.
Aro może być. Ja mogła Shilda zagrać na Asze w sumie, ta Orianka, no ale okej. Aj, obie od razu kamera przeskakuje. Caitlyn w sumie fajnie kombinuje. Znaczy Caitlyn maksuje trapy? Ta, ma swoje trapy. No teraz jest taka właśnie meta na maksowanie trapów na Caitlyn. Dobra, co tutaj się stało? Okej, po prostu z Ziggs i Blitzcrank wypierdzielili wszystko w powietrze, czaję. A czekaj, nie, chcę to bardziej... Jak to się wszystko odbyło? Tutaj Kha'Zix zgonił Blitzcranka. Aha, Blitzcrank był tutaj. I tyle, no dobra. So Blitzcrank stąd sfeszował tu i sobie stanęli. Kurczę, cały czas mnie dziwi to, jak mało wardów jest położone w tej grze. Od Oriany Ward. Tu jest z nami. Tu jest z nami. No nami niby fajnie warduje, tylko że ona warduje tylko bota. Nie wiem, ciężko to jest rzucać winę na nami, no bo wiadomo, ona może mieć tylko 3 wardy na mapie. Cały czas ani Azir nie warduje, ani Orianu nie warduje, nic. Zero. Żadnego pinka nie kupią. Ale tak jakby mieli tutaj pinka i mieli tutaj pinka, to byłoby od razu lepiej. No dziwi mnie to, bo to jest 75 zł, to są 3 minionki, a ten ping naprawdę bardzo dużo daje. Strasznie dziwi mnie to, że nie chcą kupować pinków. Dziwna sprawa. Myślałem, że tutaj na tym już diamentowym poziomie ludzie bardziej to ogarniają, ale może się myliłem. A może to dlatego, że to East? A podobno West to lepszy serwer? Kappa? O, jeden za jeden. Chociaż? A, nie. Miał shielda Blitzcrank na tym itemku. Oj. No nieźle. W ogóle Oriana wyleczyła tym, nie? Mariana wyleczyła shielda, no i tak martwy. Ta Ashe ma cały czas Arrowa. Strasznie się boi, gościu, grać Arrowki. Ogólnie postacie, które mają inicjancje typu właśnie Ashe, jakiś Malphite, jakiś Gragas, trzeba być zdecydowanym do tych postaci, że wiedzieć, kiedy można to inicjować, bo jeśli kisicie swoje ulti, co długo, to jest problem. Ten Blitzcrank bardzo fajnie podchodzi najpierw... O, jednak nie było to takie bardzo fajne. Że podbiega, daje E i dopiero później chce grabować. Tylko nie wiem, dlaczego nie zgrabował. Koniec końców tam. Co tu się stało? Infinity Edge, Ashka już ma. Ma być jakiś arrow, pyk. Jakby ten bubel troszeczkę lepszy był. Ale tam crit, chyba dwa kryty wyszły, Caitlyn. O, lucky. Jeden za jeden wzięła turret. Zdecydowanie wymiana dla Caitlyn. Zdecydowanie, no zresztą jeśli ma... No jest tyle do przodu, jak to wygląda na złocie. 2500 prawie do przodu. No to jest właśnie ten pickaxe i BM do przodu. Czyli sporo AD. No ale to wszystko się sprowadza do tego, że Blitzcrank fajnie wykierował, można powiedzieć, tą Caitlynkę. Ło, momencik, co tu się działo? Jeszcze raz. Znowu, nie ma wizji. Nic z wizji, nic nie widzą. Tutaj mają wizję. Od Oriany. No trochę nie wyszło Gragasowi. Agresywne W. Tibo domyka. Chciał chyba sobie pasywkę odpalić jeszcze. Okej, okay, jakoś wyszli z tego. Caitlyn jest na topie. Uj, to jest... dziwne, ale po części dobre, bo rozumiem, o co chodzi. Ale momencik. O, wody grab. O, Blitzcrank. Blitzcrank w tej grze strasznie duży impact na grę ma, gościu. Oj, panie, o panie, nie, no gdzie. Uff, kurde, dużo błędów. Ja pierdzielę, myślałem, że na diamencie to jest lepiej, a tutaj... Tu jak w lesie. Nie nawet. Nie, żebym obrażał. O, to było dobre od Oriany. Agresywne. O! Ej, papa, Oriana się budzi, kurde. Chociaż chyba jednak gdzie spać, ani... no, Oriana coś zaczyna grać, no ale... Ona mi nie da rady, już powinna odpuścić. Chociaż... No nie ma opcji. No. No, bez sensu. Co się stało się na topie, chcę zobaczyć, bo widziałem, że Kha'Zix zabił. Okej, Caitlyn wzięła turret. Aj, puszowała na hardcora. Tak, jeśli chcecie tak bardzo puszować tego topa. Czekajcie, chcę zobaczyć wizję. Jeśli chcecie puszować topa, to musicie mieć wizję w dżungli przeciwnika. Tutaj wart, albo tutaj wart. Może przynajmniej nawet tu.
Gdziekolwiek musi być wart. Jeśli wychodzicie za tą linię na topie, biorąc ten turret, musicie mieć wizję. Albo po prostu widzieć całą piątkę na mapie. Ona nie widziała. Bo Kha'Zixa nie było widać. Jest to trochę dziwne. Ja to trzeba pamiętać. Jeśli chcecie puszować, musicie być pewni, że nikt do was nie przyjdzie. Close. Close. Ale i tak kurde, patrzcie ile killi, nie? 40, wow. No. Szczerze się przyznam, że myślałem, że diamenty troszkę lepiej wyglądają, ale może to akurat na taką grę trafiliśmy. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Następną chcę właśnie zrobić na jakichś takich challengerach wysokich na łeście. Także też mogę powiedzieć, mogę wam zdradzić. Baron, jakieś kolana barona. No mają nie najgorszego barona. I ci oczywiście nic nie widzą, bo nie ma wardów. Teraz są tylko defensywne wardy. Wow, ultinami sobie puściła, żeby sprawdzić tylko. Okej, ale mogą coś tu zrobić. Oriana jakieś ulti, bo musiała zagrać. Too late, no ale to kwestia wizji. O, chwila, 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 chwila. Co tu Asha robiła? Jak to Asha padła? Jeszcze raz. Kamera, stop. Dobra, kamera, akcja. Co się stało? O, panie, gdzie pan Tomaszku się wybiera? Kurde, bele, co to było? Wow, pozycja okropna. Troszkę dla Kha'Zixa, bo coś tutaj, kurde, widać, że ogarnia. Chociaż ten skok w ścianę, no to może jednak nie. Może jednak za szczęście powiedziałem. Tej fajnie odpalił tego trinketa, żeby zobaczyć, czy są jakieś te grzybki. Ale to, najbardziej mnie zastanawia to, że ta gra będzie trwała 15 minut jeszcze. Wzięli barona, to będzie inhibitor na midzie, tak? No musi być, to jest ace. Chyba, że oni będą chcieli teraz kończyć. I teraz, jeśli będą chcieli coś więcej niż ten inhibitor, to jest błąd, od razu mówię. Mam nadzieję, że tego nie będą robić. No nie, no nie mówcie, że to robicie, no nie. No nie, no gdzie? No gdzie na takich HP-kę? No po co? No wzięliście jeden turret, który daje 200 golda. A oddacie pewnie około 1000, jeśli was zabiją. No nie, no bez sensu wymiana. Jeśli nie możecie skończyć gry, a tylko wziąć jeden turret, to nigdy, to nie jest warte. To nie jest warte tego. Bo turety przy Nexusie dają bardzo mało golda. Tam łącznie chyba jest 250 za ten turet, no to jest bardzo mało. Temor rozstawił grzyby. Jakieś wuno leczonko. Okej, okay, no ale już widzę, w czym jest problem, bo niebiescy coś czuję, że nie będą wiedzieć, jak zakończyć grę. Dlatego chyba ta gra się tak przeciąga, no ona jeszcze trwa. Kha'Zix. Ten Kha'Zix, kurde, jest, no jest ogarnięty, widać. Daje ty poradę. Pyk, okej. Okay. Jeszcze szuka, szuka, szuka. No i cały czas ma przewagę nad Gragasem, no ale to kwestia raczej drużyny, że tutaj nie wyrabiają. No ale co zrobisz, co zrobisz? Azir się fajnie skaluje, no a jeśli goście ma ten 7 poziom, to powinien coś tam ogarniać później. Więc też może po prostu grają tutaj na late'a, czerwoni. Cloud Drake aktualnie stoi, no to on nie jest aż tak ważny. Wizja trochę się poprawiła od czerwonych. Ale to wszystko, przepraszam, wszystko nami, tak jak gdyby mam wrażenie. Orianka coś. Bardzo mnie dziwi brak pinków tutaj. Bardzo mnie to dziwi, no to jest jeden ping. Od nami. Tylko. Kurczę, pinki w tej grze są naprawdę tak. Tak warte kupowania po prostu. O, że. No dziwi mi to. Dziwi mi to. I jungler powinien. No każdy. No, znaczy, może nie AD carry? Chociaż nie, nawet też AD carry. Każdy powinien po prostu pinka kupić. Bo to daje tyle informacji. Że jest przepiękny. I znowu idą midem. Okej, okay, no. Jak mówię, no już wiem, dlaczego ta gra tyle będzie trwała. Bo będą cały czas starać się iść midem. I nie zamkną tej gry, prawda? Ale? No nie, no, nie zamkną, bo już wiemy, że 15 minut jeszcze będzie ta gra trwać. Ariana, jakieś ulti zagra dobre? Oho. Dobra. Jasze strzela. I to będzie co? No, aż nawet jakiś movement nie najgorszy ma. 3 za 3. No za 4, bo Azir'a zabili wcześniej jeszcze. Ale Azir sobie poczyścił, ma relajkę? Nie, daj nie. Chociaż może jakieś drifty. 3 za 3, no Nexus otwarty, ale no, co z tego?
Ciężko jest skończyć midem. Ciężko, ciężko. Zwłaszcza jeszcze jak mają taki teamką właśnie pod teamfighty. Że Orianna zagra ulti, Azir zagra jakieś ulti. I to jest problem. No i zastanawiam się, czy właśnie oni przez 15 minut będą się starali ten Nexus zdjąć. Chyba tak to się zapowiada ta giereczka. A tak to patrzcie. Mogli sobie spuszczać tego mida. Sobie tutaj tańczyć z nimi, spoko, spoko. I tutaj powolutku, czekajcie, pokażę wam to. Powolutku ze strony niebieskich. Tutaj już się bardzo fajna fala zbierała. I po prostu jakby wskoczyli na tej fali, na ten turret, to byłoby o wiele, wiele lepiej. Tylko no, woleli po prostu midem, wzięli ten turret, który dał im tam troszeczkę golda. I no nie było warto, nie było warto. No tak się gier nie zamyka po prostu. Może niekiedy wyjdzie, ale po prostu lepiej jest bezpiecznie. Bezpiecznie dożyć do skończenia gry. Caitlyn gdzieś tutaj była. To widzieli na... nie wiem, czy nawet na Wardzie? Nie wiem, czy mieli wizję na Caitlyn, to było trochę dziwne. No, dokładnie, team wyłapywany. Już wiem, dlaczego ta gra będzie trwała tak długo. O, Ziggs mądrze na topie. Mogliby wziąć ten turret ogólnie. O, to jest sam Ziggs. No, myślałem, że takie błędy to tylko kurde goldy platyniarze max będą robić. Że nie wiedzą, jak zamykać gry. Ale no, jak widać, diamenty to samo. Była pana Aszka, zabita. O. O, jak ten slow wszedł. No nie, no tutaj może jakby inhibitor przynajmniej odświeżyli niebiescy, a to się na tym nie uda. Chyba nie ma takiej opcji, nope. I teraz co było? Było 2 za 1. Oddali Ziggsa, oddali Teemo, zabili Aszkę. Czy cokolwiek to im dało? No nic, totalnie, totalnie nic. Zero. Caitlyn też padnie? Nie, nie padnie. Okej, ale zbordowała flesza. Baron za 30. Inhibitor nam idzie wstał. Jak na moje, niebiescy powinni teraz się zebrać wszyscy na topa, wziąć sobie ten turret, pójść na barona i później iść midem, spuszczać mida do inhibitoru i później się wziąć za botlane. Dobra, jeszcze raz, co tu się działo? Zabili jakoś Temora. Temor oczywiście stawia sobie swoje grzyby na sporym kozaku. Teoriany. O Jezu, halo, panie Temor. Znaczy, o, mnie taki widok raduje oczywiście, no ale to był głupi błąd. Bo nie ma aż tyle obrażeń, bez przesady. I plus, że stoi Baron. I jak gdyby zadanie Teemora w tym wypadku powinno być takie, że stawiasz tutaj grzybów 150 milionów. Po prostu tutaj grzyby, tu grzyby, tu grzyby, tu grzyby, tu grzyby, wszędzie grzyby. I twoja drużyna robi Barona. Tak to powinno raczej zostać rozegrane, a nie, że ty przeszujesz do przodu i chcesz zabić... Nawet jeśli by zabił, to byłoby 1 za 1. Co jest słabym tradem, zwłaszcza gdy jesteś prawie 10 tysięcy do przodu, prawda? O, godzina 12. Biją z łaną, nadzieję, że nie będzie za bardzo przeskalać. No i jakieś barony. Czyżby czerwoni mieli wziąć barona? Ej, czy tam był Gragas? Chwila. Nie, no nie, nie żartuj. O kurde, Gragas na bocie, no dobra. No nie, no nigdy w życiu nie powinien tam być. No ale okej, okay, jakiś teamfajcik się nam zapowiada. Azir bardzo szybko bierze barona. No i wzięli. Kurczę. Serio, na diamentach takie rzeczy się dzieją? Ojej. Przeceniałem diamentów, kurde wele. Przeceniałem. Ale tak się zastanawiam teraz. Czy jeśli bym zobaczył tą grę bez wiedzy, kto tutaj gra, że tak powiem, jakie dywizje, to wątpię, żebym powiedział, że to jest diament. Tak myślę. Kurczę, muszę sobie kiedyś zrobić coś takiego, tylko nie wiem, jakbym to miał zrobić. Że ktoś mi wyśle grę bez powiedzenia właśnie, jaki to jest poziom. I żebym mniej więcej ocenił. To jest ciekawe, może być ciekawe, prawda? Żebym się domyślił, co to za poziom jest. Może być fajne. Bo no, w życiu bym nie powiedział, że to jest diamond. Diamond. Znaczy, no niski diament. No ale to i tak to jest, kurde, no. Niski diament to i tak jest poziom. To jest no top 1 serwera. Mniej więcej chyba jakoś. Czekajcie, aż no szybko sobie sprawdzę. Czy z tej ciekawości, bo nie da mi to spokoju. O, dobra, będzie team fight. Zaraz sobie to zerknę. A sobie chwilę zapauzuję, bo też wam to pokażę, bo nie da mi to spokoju. Ja zawsze mam coś takiego, jeśli coś
Zauważę to, ja muszę to sprawdzić. Dobra, macie tutaj statystyki, to jest strona op.gg, od razu mówię. No i... Diamondy, no dobra, to jest 2%. 2% najlepszej... No najlepszy gracz na serwerze. I takie rzeczy się dzieją, kurde bele. Wow. Ale patrzcie, 1% jest Diamond 5, okej. Czyli to jest ten 2%, że tak powiem. Ten gorszy procent. Ta gorsza połowa, że tak powiem. Ale kurczę, no. Myślałem, że lepiej to wygląda, naprawdę. Ale ja zawsze ten, zawsze pamiętam, że się irytowałem, że platyna jest. Przepraszam, platyna 1 i D5. To jest właśnie takie ciężkie, kurde, elo. To jest takie. No dziwne jest po prostu, bo się znajdują tutaj ludzie. Nie wiem, za jakie paki niekiedy po prostu. To jest dziwne. Dobra, Siege. Ten Teemo strasznie do przodu się stara wychodzić, nie wiem dlaczego. O, ulti niezłe. O, okej, przesadził Oriana jednak. Kha'Zix. Oj, też przesadził. Skok tutaj. Dobrze. Wow, chwila. Tyle rzeczy się działo w tym teamfight. Jeszcze raz. Powolutku. Przeanalizujmy ten teamfight. Fajne ulti tej Oriany, ale się za bardzo podpaliła, weszła w trap, błąd. Kha'Zix spoko wleciał, bo myślał, że się zresetuje na szybko. Ale to się nie dzieje. Co tutaj było? Ashe się też podpaliła, weszła w trapa. Gragas spoko zestunował, ale Azir cały czas free DPS. Od ulti Ziggsa. Co to był za flash Gragasa? Trochę panika gaming. Ale okej, 3 za... Dwa, koniec końców. Już myślałem, że ten minion go zabije. No tutaj największym problemem były te trapy od Caitlyn, bo po pierwsze złapało Orianę, a później złapało Ashkę. Także tutaj duży plus dla Caitlyn zdecydowanie, bo te trapy, no zrobiły ten teamfight. Jeśli nie te trapy, to myślę, że było bardzo, bardzo źle. Ale dobra, Smok stoi, Infernal, Trochę mnie dziwi mnie ta gonitwa od niebieskich za nimi. Oni po prostu powinni od razu iść na Drake'a. Ten Gragas był low, owszem, ale myślę, że ustałby tego smoka, jeśli tylko Ziggs by z nim poszedł, a nie gonił tutaj tą dwójkę nie wiadomo po co. Był to Kha'Zix i Nami, a Nami przyspiesza cały czas, prawda? Jest trochę głupie, tutaj był Ward. Widzieli, że Ziggs jest obok. Ugia, Kha'Zix, no myślę, że rozsądne. Czy Ziggs robi sam tego smoka? Tak, to się dzieje właśnie. Cóż zrobisz? Ale okej, 50-50 jakieś walczą. Gragas jakby zagrał może ulti i wybił tego Kha'Zixa. To byłoby to. No to jest Infernal, to jest bardzo ważny smok. Ulti? No, zestilowany. Jakby Gragas zagrał ulti, myślę, że to by było spoko. No tak to Gragas koniec końców. Zestilowali mu smoka i jeszcze padnie. Temura też powinien zabić, tak jest. Kurde, coś tu jest tej czerwoni comeback, oj! Ale błąd Kha'Zixa. Jakby podszedł bliżej, to by się uleczył z tego, bo. Ale co tutaj się stało z Ziggsem? Dobra, ale ogólnie ta sytuacja, dlaczego ta sytuacja wyglądała tak kijowo? Ziggs zaczął smoka robić, nie wiadomo po co, później poszedł na bota. I tutaj dostał jeszcze Arrowa, tak? Ładne Arrowadaszki. I tutaj, jak oni tego dorwali? On tutaj został jeszcze po tym stunie? Ojej, gość, naprawdę? Po co? Padła tutaj dwójka twojej drużyny. Ty jeszcze zostajesz nie wiadomo po co. Ojej. No i co? Kurde, no nie wiem czy tego czerwoni nie wygrają. Gra się już skończyła za 10 minut. Ja też czuję, że czerwoni to ja mogą to wygrać. Ale wiecie do czego to się wszystko sprowadza? Dlatego, że chcieli skończyć Nexus na midem, a nie mogli. Jeśli tylko by wiedzieli jak kończyć grę, no to by już ją pewnie skończyli jakieś 5 minut temu, albo nawet i 10. Ale no niestety ludzie nie wiedzą jak kończyć gry i chcą na Hama midem iść, a myślałem, że na Hama midem to się idzie na goldzie, nie wiem, maksymalnie platynie, ale nie na diamencie. Ale najwyraźniej się myliłem. Ale no, ewentualnie może być to, wiecie, też taka jedna gra akurat znalazłem przypadkowo. Cholera wie, kurde. No jestem aż ciekawe, czy na diamencie aż tak to wygląda źle. Ale dobra, Baron 40, tam się coś może wyjaśnić. Wizja jest nie najgorsza. No tutaj by się przydał wardzik jeszcze, albo tutaj. Ale ciężko tam wejść w sumie, trochę za głęboko.
Na bocie, bot się pusuje dla niebieskich, to jest trochę lipna sprawa. Oj, Blitzcrank. Uuu, już myślałem, że siedzi Ashka. Bo to ulti, ale dobre. Jeszcze raz. Ale fajnie siadło Oriance ulti, wow. I zauważyłem, że Ziggs i Orianna mają takie przebłyski, kurde, dobrej gry. Ale dobre ulti, holy shit, nice. No i Teemo jako pierwszy pod, więc super. No i teraz, dobra, chwila, co teraz? Czy nie powinniśmy na Barona czy na Mida? To jest pytanie. Zabili Teemo i Blitzcranka, Ziggs cały czas przy życiu. A to Ziggs zawsze jest irytujący przy siege'owaniu. O. Tutaj wejdzie w trapę. Nie, nie wszedł. Myślałem, że wejdzie. No, powinniśmy na Barona. Nie, pójście na Ziggsa i na trapę Caitlyn, no nie jest mądre. Azir pada, ta pada z grzyba chyba, a nie jednak, nie. Trzeba boić Barona. No, Ziggs jest po prostu za bardzo postacią siege'ującą, czyli broni turretów bardzo dobrze. Tak samo byłoby u przeciwników, gdyby Azir żył, to też nie ma sensu. Lepiej było iść na Barona po prostu. Tutaj zła decyzja od czerwonych po prostu. Zabili dwójkę i później oddali chyba dwójkę, tak? O, ten Ziggs co robił tak daleko wysunięty? No panie, no gdzie, no po co, gdzieś tak się wysuwasz? To daleko. Ja mówię, no ten Ziggs ma przebłyski, niektóre ulti tam fajne były, ale kurcze, decyzje są okropne. Strasznie dużo ryzykują tutaj gracze. Ja se spuszuję troszkę dalej, może nie padnę. No niekiedy się jednak pada, no i to jest ten problem. Baron wzięty, okej. W ogóle pamiętacie? 10 minut temu bodajże było 10 tysięcy różnicy dla niebieskich. Masakra. Ta niebieska fala, która się fajnie zbiera dla niebieskich, poszła z dymem. Smog następny to już jest Elder. I to może być ciekawe, no. To może być ciekawe. Och, okej, coś tam był jakiś grabek, ale się nic nie wydarzyło. Co, od razu smoka chcą iść, ha. Tutaj by się przydał Ward, a nie ten tutaj. Tutaj Wardziks. Wołka. To chyba było dla czerwonych. Czy oni teraz mogą zrobić Barona, to jest pytanie. Znaczy, smoka, przepraszam. Chociaż obili niebieskich całkiem nie najgorzej. A nie, no oni szybko robią te. Ale Gragas. Co za gra? Co za gra? Jak roller coaster pierdzielony, wow. Kradli go i to jeszcze Ziggs ugradł, co ciekawe. Oj, grzyby, 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 grzyby. Uuu, sterak odpalony. Okej, okay. Aha, tylko że zrobił steraka i ma Mortiusa. Teraz jak mu się sterak odpalił, to nie mógł mu się odpalić ten. A nie mógł mu się Malmortius odpalić. Ale akurat w tym wypadku jakoś mu to zadziałało. Bo nie było jedno z drugim po prostu. Nie było aż takiego po prostu. No dobra, jeszcze mam Barona czerwoni. Ja się bronię chwilę, co? Czy aż padł na jakiegoś randomowego grzyba, czy mi się wydaje? Asze, co się stało? Teemo, co za. O! Gorzej. Ja na bocie coś się wydarzyło. A Ziggs znowu puszuje nie wiadomo po co i jeszcze używa sobie WO agresywnie. Ach, ten gość. Niemożliwe jest ten Ziggs, kurde. Cały czas chce puszować do przodu i padł już chyba z 5 razy w ten sposób. A i tak się nie nauczy, kurcze. Tyle razy pada. A wystarczy grać defensywnie, bronić się i stać przy turecie cały czas. Padnie? Nie, nie padnie chyba. Chociaż? A jednak, hej. Teemo, straszna postać. Okej, okay. No Azir ma fajny damage, ale. Bo ładny bubel od tej. Nami. Ładny crit też. W ogóle się nie zbierają. W piątkę to jest dziwne. Była Ashe, Orianna była na midzie. Nami plus ten drugi Azir byli na bocie, a Kha'Zix sobie chodził po roomie. Zamiast się zebrać, kiedy mają Barona w ogóle. Już Baron się skończył. Kurczę, trzy Barony były w tej grze. Teraz jeden Elder. I nic się z tego nie dzieje. No, gra ma trwać jeszcze 4 minutki. No
No nie mówię, że w Diamencie też będzie jeden teamfight, który rozwiąże całą grę. No come on. Serio? Jestem zawiedziony tą grą. Że tak wyglądają diamenty. Kazik tutaj padnie, Jolo? Grabik? Tak. No. Nie, jednak nie padł. Nami też spokojna na razie. No nie mówcie, że jeden teamfight na mi idzie rozwiąże tą grę i wygrałem niebiescy. No nie, nie można tak, przecież to tak być nie może. Moje spojrzenie na diament legło w gruzach. Myślałem, że naprawdę grają tam już ludzie w miarę ogarnięci taktycznie, ale nie. Chociaż też ciężko oceniać cały diament na podstawie 10 graczy, których tutaj akurat mam w grze, prawda? Więc to też tak sobie przesadzam trochę, no to trzeba przyznać. Okej. Okay. Ten turret taki bardzo ofensywny w sumie postawiony. A tak się zastanawiam nad budowaniem tych dwóch przedmiotów pod nami, podczas gdy nie masz Loketa, Nazixa, Teemo i Gragasa, naprawdę? Gdzie jest Loket? Halo? Jak można Loketa nie zrobić na supporcie, gdy jest tyle AP? Tam jest 4 AP! 4 HP, nie masz Loketa, Konami, halo? Ale to będę oceniał oczywiście później. Uff. Jak można nie robić Loketa na supporcie? Ale patrzcie, 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 jakie tu są linie! Niebiescy, dlaczego jesteście na midzie? Halo? Drużyna, o tutaj, proszę przejść na bota. Od razu, zabieracie blue, idziecie na bota i z tą falą. Jazda, a nie na mida. Nie. Jezu, taktycznie to tak dobrze wygląda. Patrzcie, to są trzy ciężarówki. Tu są dwie ciężarówki, pewnie trzecia jedzie. To są tak pięknie ustawione linie. A Gragas się cofa, no nie. Ale mi smuci ta gra, naprawdę. O, ładny grabek. Wow, Kazik za kielo, jolo. Dobra, jeszcze raz ten teamfight na spokojnie. Co tu się stało? Ulti, nie wiadomo, dziwne, bo... Aha, chciałbym Orianę wbić do siebie, no okej. Okay. Tak, fajny grab. Złapali ją. Chwila, gdzie jest Caitlyn? Caitlyn DPS-uje. Aha, Caitlyn ma tutaj trapy, to jest trochę lipa. Powinny być tutaj. Nawet zgaduję, że ma na cooldown. Nie, nie ma. Powinien być trapiony, ale nieważne. Tego Kha'Zixa powinien strzelać. Tutaj przydałby się jakiś ping, ale nikt nie ma, żeby postawić na tego Kha'Zixa. Teemo zabił Tomaszkę jakoś. A Caitlyn nie strzela, ten padł. Okej. Okay. Niebieski? Nie ma niebieskiego. A może padnie? Yep. I to będzie chyba koniec gry. Tak? Kurde, ale jestem zażenowany, naprawdę. Myślałem, że diamenty naprawdę lepiej wyglądają. Liczyłem tutaj, że wam pokażę. Powiem wam, patrzcie, to są diamenty, a nie jakieś tam brązy. Czy jakieś goldy, no ale to jest... No nie wiem, no prawie nie widać różnicy, no. Co to jest? 86 zabójstw. Co to ma być? Dobra, przeanalizujmy sobie te buildy, ale... Jak mówię, jestem zawiedziony. Naprawdę, jestem zawiedziony. A mogę sobie sfałzować, dobra. Ale jestem zawiedziony. Może albo się napić. Boże. Dobra. Teemo, full AP. No okej, okay, jak gdyby robił swoje. No, dużo zdychał. Tutaj ten jeden play był strasznie głupi. Ale grzyby robiły swoje po prostu. Rozstawiał grzyby w nie najgorszych miejscach. Ludzie w nie wchodzili. Dawał radę. No dużo dętek, bo dużo. Ale no grzyby robiły swoje. Gragas build. Iceborne. No jest ok. Zrobił Abyssala, zrobił Spiritkę. Deadman's Plate'a. Fajne. Dobry build. Jak najbardziej. W porządeczku. W porządeczku. ZX full AP. Tak samo jak ten. No ciężko tutaj coś narzekać. Dobry build. No to jest taki typowy właśnie na epikery. No jak zawsze tak naprawdę. Dalej Caitlynka, Infinity Edge, Hurricane, Phantom, full build na AD Carry, solidnie. Fajnie grała ogólnie ta Caitlyn, muszę przyznać. Jakieś tam, pewnie jakieś tam błędy były, ale mniejsze. Blitzcrank, bardzo fajne graby, tylko nie wiem dlaczego zrobił krople, nie mam zielonego pojęcia jaki to był sens.
Ja wiem, że ta kropla jest w polecanej lub skręku, ale to jest bez sensu, od razu mówię. Buty piątki, no spoko mogą być, bo to tam reamował. Sunfire Cape'a nie rozumiem totalnie, bo no jest bez sensu. Co tutaj bym radził? Face of the Mountain jest ok, Locate jest ok i to jest 20% CDR-ów. I teraz, no, jeśli chcemy mieć 40%, brakuje nam 20%. I zamiast tego Sunfire Cape'a robisz sobie po prostu Foson Herca, który daje ci manę. I nie musisz grać jakiejś dziwnej kropli, która jest totalnie bez sensu. Tylko po prostu Frozen Heart robisz zamiast Sunfire Cape'a. Tyle. I zamiast kropli robisz Omena pewnie na koniec, albo Banshee Veilan, coś takiego. I byłoby spoko. Ale ogólnie fajne grały, ładnie się dały. Tutaj ten grab na Orianie ostatni był fajny. Na linii też bardzo fajnie grał. Jak najbardziej na plus, tylko ten Bizi można by zmienić troszkę. Ale ogólnie w porządeczku. Dalej Azir 996, szkoda, że 997. Bez szału, kurde. Tak patrzyliśmy tam wcześniej, 7 level, ale spodziewałem się czegoś lepszego. Może gościu na topie po prostu nie ogarnia. Nie wiem, czego to jest. No nie wiem, ciężko tutaj winić. Build jest jak najbardziej spoko. Tutaj Bazonie chciał robić ostatnią. W porządeczku. Ta, no jest spoko. Jest dobry build. Dalej, Kazyx. Kazyx fajnie grał, ale no drużyna. Chyba, takie mam wrażenie, po prostu nie dała rady. Niestety, no wszystkiego nie wygrasz. Dalej, Oriana, no ten Ignite w późniejszej fazie, gdy totalnie nie działał. Ten First Blood jakoś się jej udał, tak na żyletki tutaj. Ale no później bez sensu, także tutaj, tak jak mówię na początku, zdecydowanie jakaś bariera, albo jakiś heal, albo teleport nawet będzie lepszy na Orianę, także to polecam. Bardziej, co do samego buildu, powiedzmy, że jest ok, ale no kurczę, nie wiem, nie jestem przekonany tego Latina. Czy jest to takie... dobra, chyba raczej wolałbym Morello po prostu. Tak mi się wydaje. Dalej, Ashka. No Ashka bała się ultować strasznie, to był jej problem. Chociaż niektóre, to tutaj na przykład ten Arrow był całkiem przyjemny. Ale trochę się bała inicjować, to był ten problem. No i ogólnie, no bo tutaj jako duo, że tak powiem, no średnio dali radę. Tak naprawdę. I Jezu, Ashka ma buty na CDR. Co jest? Dlaczego, gość? Co? Co to jest? Dlaczego? Po co? Dlaczego? No nie wiem, no to jest bez sensu. Reszta itemów jest spoko. Jak najbardziej, okej. Okay. Tylko tutaj dla Swisper by się przydał chyba, chociaż, no może nawet niekoniecznie aż tak bardzo. No ale te buty są straszne. A tak on to nami, tak jak mówiłem, nie ma Loketa. Nie rozumiem, jak można nie zrobić Loketa, grając na Ziggsa, Gragasa, Teemo i Blitzcranka. Bez sensu. Za to zrobił sobie Banner of Command, który... Może nie jest najgorszy, bo Teemo na speed pushy powiedzmy, ale Caitlyn ma na parę strzałów. Lepszy byłby Locket, no bo dałby tego shielda, gdzie na teamfightach Ziggs daje ulti, ty odpalasz swoją tarczę, to coś tam by zawsze obroniło. No, 315 tarczy zawsze trochę tam osłoni, prawda? Tak to wysyłasz miniona, który za chwilę pada, a i tak nie widzieliśmy za bardzo, żeby to był użyteczny ten Banner of Command, bo puszczał go na mida, nie wiadomo w jakim celu, zamiast puścić go na topa albo na bota. Zazwyczaj właśnie jak gracie Banner of Command, to idzie na jakąś linię boczną, nie na główną, nie na środkową. A tak reszta, no to może być tylko po prostu Banner of Command wymienić na Locket i tyle. Bo CDR-y, no brakowało 10 jeszcze. No nie, jest 10, 20, 30, 40. No to w porządku. W porządku, tylko po prostu te Banner of Command, no i trafiony. Moim zdaniem, po prostu. No i to już zamknął grę po prostu tym midem, ale jak mówię, no... Spodziewałem się czegoś lepszego, kurczę. Myślałem, że nadejmy tak naprawdę tutaj ludzie coś grają. Że będzie naprawdę solidna Liga Legend. Że wam pokażę różnicę między diamentem a takim goldem, ale... No... Nie widać. Nie widzę żadnej różnicy. Niestety. No jest GG. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam oczywiście na inny film na YouTubie i na moje streamy. Bye bye. Życzę miłego dnia.